Witać wszystko ponownie, to znowu Poniada Dump, Mądra Orka, a to dalsza ciąg Tasaka, nasza ulubiona bronia. My wychodzić z kopalni, idzieć kupca i dawać mu dobra wiadomościa. Problem rozwiązany. Genialnie, wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Poczekaj moment, przekonasz się, nie jestem niewdzięcznikiem. Kupiec odchodzi na chwilę, więc trzeba by powrócić z zawiniątkiem. Znajduje się w nim kilka napojów. Proszę, weź jeszcze klucz do mojej łodzi. Mi się już nie ona nie przyda. Miłego dnia, zioł. Okej, no to spadamy. Spadamy do miasta, ponieważ tam czeka nasz dalszy ciąg naszej przygody. Cienioszczur, jebut, nasz nowy przeciwnik, się okazuje. Z czasem pojawiają się w grze silniejsze potwory. Był? Nie wiem, co to jest. Nieważne. Nieważne, nic nie jest ważne. To jest miasto. Nie wiem, czy ono nawet się nazywa. To powiesz mi o tym mieście. Taka tam profesjonalna mieścina. Coś jeszcze? Niewiele, odkąd państwo prowadzi wojnę z czarnymi, wszyscy bohaterowie, większość garnizonu siedzi na froncie. Wojnę? A ty gdzieś się uchował? Czarne elfy wsączyły atak na migoczącą wyspę, by zakłócić równowagę, wprowadzić chaos i takie tam. A teraz, jeżeli pozwolisz... Strażnik opiera się o mur i wraca do pilnowania się. Okej, dobra. Więc to jest mieścina. Znajdują się w niej wszyscy kupcy i nauczyciele w grze. Na przykład Instytut Wiedzy Tajemnej, którego nawet nie będziemy wchodzić, bo możemy wchodzić. Tu jest mag. Sprzedaje broń. Jakiś miecz rytualny. Laska maga. Rytualny sztylecik. Nic dla nas. Ma też szaty. Szaty dają plusy do mistyczności. Wow, nad ta pełna szata maga ma dosyć sporo wyparowania i obrony. Nieźle. Ma też i księgi, na przykład i księga psiboli, księga magicznego nuba oraz i księga adepta piromana. No my oczywiście nie musimy czarować, żeby nie możemy czarować, żeby czarować trzeba wiesz na początku. Pojedni perk z czarowaniem. Tego nie zrobiłem. Ja wolę manewry. No to teraz woł. Liście. To... Idziemy dalej. Dobra, tu nic nie da. Świat pancerzy. Zobaczmy zbroję, jaką ty masz. Masz zbroję płytową, która masz 13 wyparowania, ale ma sprytność minus 4. Nie najlepiej. Jeszcze się nad tym zastanowimy, nad tym zakupem. Jest też magiczny kram. Ma artykuły mistyczne. Czyli potki. No to woł. Przejdziemy się gdzie indziej. Do elfiego cieśli. On ma chyba inne zbroje. Właśnie, on ma... Nie, ja nie chcę wybić nieostrego noża. To jest słabe. Małowczy scyzoryk, małowczy pancerz z królika. Ma mało wyparowań, ma niezbyt dużo obrony, ale ma sprytność plus 1. Chyba nie najlepszy biznes to również. Ma też łuki, które kompletnie nas nie interesują, więc robimy bow. Do ratusza pójdziemy później. Mamy dużo kasy i chcę naprawdę się zastanowić, na co ją wydać. Niewielska miejska strażnica w środku wcale nie prezentuje się okazale niż na zewnątrz. Jest tu niewielka cela i tylko dwóch strażników. Więzień. Więzień obsesacyjnie udaje, że cię nie słyszy. No to my też jego nie będziemy słyszeć. Dobra, gildia wojowników. Mistrz Gil jest potężny postury człowiek wyższy od ciebie o głowę. Gdy tylko się zbliżasz, przestaje okładać wielką niczym, albo z pięścią jakiegoś biedaka i chórzy do ciebie jest wysoka. Czego tu, chudrlaku? Ja pragnę mocy i stali. Ach, to po drugiej stronie ulicy. Ludzie często się mylą.
Że co? Ja chcę mocy i stali. Właśnie. Przez przypadek wybrałem, że to klub przydełkowania. Okej, dobra. Możemy u niego kupić broń. Na przykład przerośnięty miecz. Daję mu skóry plus 10. Spryt minus 3. I właśnie to jest dosyć spory markament, gdyż i dobra zbroja, i dobre miecze mają minusy do sprytności. Dobra, manewry. Młyńskie sztuczki bitewne. Opis wykonania skutecznej techniki, której miast zwykłego ataku wykonuje się szybki obrót, w czasie którego wyprowadza się nie jedno, ale dwa ciosy podczas jednej tury. Istna promocja. Uwaga, na level 9, więc tak tego na razie nie skorzystam. Praktyka szarżowania. Kurs techniki bitewnej polegający na zadaniu przeciwnikowi ciosu z rozbiegu podają większe obrażenia, lecz trzeba go wykonać z większego dystansu. Szarżowanie chyba aż tak za bardzo się już nie przyda. Mamy też kurs efektywnego skakania. Plik kartek wyrywających najbardziej jakiegoś czasopisma sportowego opisują proste ćwiczenia usprawniające stawy skokowe. Nie mam najmniejszego pojęcia, do czego to służy. Okej, dobra, może kupmy ten przerośnięty miecz. Tak. Iwą. O, krasnolud, co ty masz? Tarcze antymagiczne. Definitywny obrońca, coś tam, coś tam. Nie. Przydałby nam się lepszy pancerz. Niestety nie odkryłem żadnego sposobu, jak w tej grze sprzedawać przedmioty. Domyślam się, że się nie da. Świat pancerzy. O, tutaj są chyba jakieś... Nie, to są te złe zbroje. To jest zbroja 3x6, wyparowania 8 i spryt minus 2. Takie dosyć... środkowa opcja, żebym to tak nazwał. Jeszcze raz dociśli. Wyparowania 5, obrona 2x6 i sprytność plus 1. Chyba się pokuszę właśnie na ten pancerz. Sprytność również czasami się przydaje. Wbrew pozorom. Okej. Okej, no to ruszamy dalej. Mamy troszkę złota. Na które się jeszcze przyda? Wow, 14 punktów obrażeń, nieźle. Uruchamiasz łódź, kierujesz się na widoczny stąd ląd. Przycelowana jest tu jakaś łódka, okej, dobra. To jest jakaś wyspa. Z pobliskiego drzewa zaskakuje małpa. Satan, Kali, Satan! Lokalni. Co to jest? Ponuje to miły wyspiarski klimat. W tle leci sobie spokojne reggae. A, tu jest jakiś gnom. Zagadajmy do gnoma. Czego? Ktoś ty. A nie widać, jestem gnomem pożarowym. Gnomem pożarowym? Tak, pilnuję, żeby ewakuacyjnie tego... systemu ewakuacyjnego tego budynku. Przy odrobinie spostrzegawczości zauważysz może napis przy tej dźwigni. W razie z pożaru otworzą nią drzwi. Potrzebuję, byś otworzył te drzwi. Niestety nie mogę na to pozwolić. Mam wyraźne rozkazy. Zatem przygotuj się na zagładę. Haha, tylko spróbuj mnie dotknąć. O, dosyć szybki ten gnom. Ale nie jest żadnym wyzwaniem dla naszego sprytnego ogra. Okej. Jeżeli chodzi o moją poprzednią grę, grałem elfem. Nie wiem, czy miałem dużo więcej sprytności, czy nie. W każdym razie udało mi się nakłonić go jakoś do przełączenia tego przeciwnika, ale... przełącznika. Ale najwidoczniej ogra być na ta zagłupia. Okej, przełączyłem przełącznik. Skrzypienie wrót. Cokolwiek to oznacza. Wow,
Bijesz nas. By nie lubić, jak nas bić. Jak nas coś bić, to mi jeść arbuza i wszystko jest okej. O, jakiś wyspiarz, pogadajmy z nim. O, witaj koleś, pragniesz obczaić moje dobro leśne? Nie, potem z nim zagadamy. Najpierw wejdziemy do tego, co nam się otworzyło. Jakiś zamek. Schody na górę. Nic tu nie ma. Że tak to i mam. No to idziemy tutaj. Z wychodka dobiegają potem pieńcze jęki. Schylasz się, by przez otwór pod drzwiami dostrzec, kto jest w środku. Okazuje się, że to boss. Wybacz, nie powinieneś być w swojej hali oczekując, aż mój tasak przerąbie ci kręgosłup. Wybacz proszę, dopadła mnie okropna straszliwość. Po prostu nie mogę podnieść się z kibla. Dopóki mi nie pomoże, minie, możesz zapomnieć o epickim starciu. To chyba nie skończy się tak samo z siebie, jak znam życie. Pomocy. Okej, dobra. Jeżeli chcemy zabić tego bossa, musimy najpierw go wywabić z łazienki. Oczywiście pobliski wyspiarz z pewnością nie będzie miał jakiegoś rozwiązania na ten problem. A co on tak w ogóle ma? Bambusowe bokuto. Miecz zbudowany z twardego kawałka bambusa. Szamańska sukienka. Średni czerwony potion. To się przyda. O, duży czerwony potiony. Po wypiciu regeneruje... Że co? Że 23 HP? No, chyba tak... No właśnie, 23. Tak, ślepy jestem. Kupię sobie chleba. Jest dobry, ma dużo mocy. W chlebie jest moc. Masz czegoś na biegunkę może? Siwie koleś. Specyfik bardzo starych kolesi z rodziny wyspy, jednak paru ingrediencji mi brakuje. Momencik. 3 leczących korzonków, żółtych grzybków, dresz oraz szyszki, 5 szyszek. Okej, czyli... 3 korzonków, 3 żółte grzybki oraz 5 szyszek. No to idziemy to wyfarmić. Jak to będziemy farmić? Będziemy tutaj łazić dookoła, mając nadzieję, że trafimy na jakąś szyszkę bądź korzonki bądź coś innego. Trochę się to zejdzie. O, właśnie, znaleźliśmy szyszkę. Dobra. Szyszek mamy 2. Leczniczego korzonki mamy 3, więc tyle co już trzeba. A grzybko mam 1, czyli jeszcze 2. Tak. No, trochę żółtych grzybków. Znowu szyszka. Całkiem nieźle idzie. Zabijamy coś. O, level. Dobra, sprytność, bo nam sprytności brakuje. Zostawił coś po sobie. Co zostawił? Nie wiem. Coś mało ważnego pewnie. Ojej, włączyłem paski zdrowia przeciwników. Nikomu to nie potrzebne. Jakiś magus. To był szaman. Przenazwałem go znowu. Okej, dobra, to pozwiedzamy sobie tutaj. Tu byliśmy, to jest wieża maga. Gryzdoł. Tu jest miejsce, do którego nie można zejść. Tu czarodziej. Znowu szaman. Tu również nie można przejść. Idź ty. Wow. Coś nas nieźle poharatało. Czas zjeść sobie chleba. W chlebie jest moc. No i zanim pójdziemy dalej, chciałbym zregenerować na te chopeki. Aż tak się to formalnie nazywa. Może trafimy na jakieś ognisko. Przyspieszy trochę proces. Możemy też coś łyknąć. Grzybków tego nie będę łykać. Mały czerwony potion. 5 hapeków.
Ale co tam? Dobra i to. Idziemy na górę. Miejski cmentarz. Właśnie, na miejskim cmentarzu... Wow. Prawie zginęliśmy. Niedobrze. Duch de Oro. Ahaha, teraz jesteś niczym, tylko nawozem. Właśnie zginęliśmy. No to wczytujemy grę, idziemy gdzieś sobie, gdzieś indziej. Ciebie zabiję, ponieważ tak. Ale tamtym duchom nie odpuścimy. Pójdziemy jeszcze do nich. Tylko co? Tylko przydałoby nam się więcej potek. To właśnie miałem na myśli. Tam nie idziemy. W Hacyncie już byliśmy. Okej, tabliczka. Witaj w tej oto 20-pokojowej grocie żyje Wumps. Wumps zjada swoich gości. Zwykle śpi twardo i budzą go tylko istoty wchodzące do jego pokoju oraz latające strzały. Gdy się zbudzi, zaczyna spacerować po grocie i zjadać każdego, kto go napotka. Poza Wumpsem w grocie kryją się bezdenne dziury, których należy za wszelką cenę unikać, oraz super nietoperze przenoszące dla draki do innych pokoi. Jeśli pragniesz wejść, koniecznie zapisz grę. Czy mogę wejść do groty Wumpsa? Zamknięte na klucz. Nie dobrze. To zobaczmy, zobaczmy. Właśnie, miałem pójść do ratusza. Paskudna, biurokratyczna aura. W stosie papieru stoi dumnie burmistrz tego miasta. Fiodor 79. Pogadajmy z nim. Fiodorze! Nie przeszkadzać, co tam w polityce? Ale ja chcę z nim pogadać. Co tam w polityce? A jak to wygląda? Nieciekawie. Wszyscy bohaterowie wjechali na tą nieszczęsną wojnę z czarami... czarnymi elfami, a kłopoty się piętrzą. Na przykład co? O, to twoje wybawienie, bowiem tam jest... Zwykli takie normalne bohaterskie sprawy, ufolnić kleno, zaciukać potwora i takie tam. O, to twoje wybawienie, bowiem ja je być bohater, którego cię potrzeba. Wszyscy wartościowi herosi wyjechali, mam to wszystkie zarejestrowane w ładnych i schlonych tabelkach. Sprawdzić tabelki jeszcze raz, nic nie stracisz, nie? Poza dobrym imieniem, co? No dobra, słuchaj więc. Jak możesz, wiesz, nasze slumsy teraz są teraz atrakcją turystyczną, ale tamtejszym kloszardom chyba przestaje wystarczyć umowne datki z kasy miasta, bowiem chodzą słuchy o różnych rozróbach z ich udziałem. Co się mieć robić z tym, uczynić? Udaj się przegadać z ich szefem, nie znają cię, więc łatwiej będzie przepowiedzieć infiltrację tobie niż sam. Podstęp dla dobra społeczności. To jest to. Zobaczę, co da się zrobić. No i wychodzimy. To są chyba te slumsy. Bar. Bar zamknięty niestety. Tu nic nie ma. Ktoś się przechadza. W jednej chałupy nie można wejść. Jakieś ognisko. Kloszarski szef. Jesteś za daleko. Kloszarski bramkarz. Dalej jest gabinet szefa. Czego chcesz? Chcę przejść. Tylko kloszardzi mogą odwiedzić szefa. Takie rozkazy. Ależ ja jestem kloszardem. Czyżby mknęła ci moja kloszardziość? Najwydaczniej. Nie wyglądasz jak kloszard. Czyścio. Kloszard. Powiem wprost, nie mam pojęcia cokolwiek, co trzeba zrobić w tym questie. Nie mam najmniejszego pojęcia. Czy w ogóle da się coś tam zrobić w tym questie. Ale cóż, dobra. Zastanowiłem się na tym następnym odcinku. W następnym odcinku też pozbieramy więcej szyszek, kupimy dużo potek i przejdziemy się na to wredne cmentarzysko i zrobimy porządek z tymi duchami. Ponieważ czemu by nie? Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.